mogli dołączyć. Kreogenezis znowu zrobimy. Kilka rzeczy jest znowu tutaj do zabrania, moi drodzy widzowie. I za nas to. Tu bodajże był jakiś bardziej złożony sekret z tego, co kojarzę. I to jest do zabrania. Między innymi tak, notatka Boba, specjalna głowa, łom i okulary Gordona Filmena. Łom i okulary Gordona Filmena. Co nie? To są rzeczy do zebrania. I to jak głowa takiego specjalnego bydlaka jest tu do zebrania. Zaraz go znajdziemy. A to bydlak to gdzieś leży. Tak, on pewnie leży, ten, leży na spokojnie, myślę. Ta mapa, w sumie nie zwróciłem uwagi, jak duża jest ta mapa. Dobra, znajdź, o, chyba, o, patrz. Ej, ale ładna mapa. Tylko, że to nie jest głowa. Do ładowania. Głowa, tak, i trzeba skakować te drzwi też. Głowa, znajdźcie głowę mi tego bydlaka. O, jest, mam. Znalazłem, zobaczcie, jest głowa. Dobra, ja tą głowę zabieram. I tak, i notatkę, to tak, kolejna rzecz, znajdź notatkę Boba mi, Frickson, bo ty na pewno wiesz, gdzie jest. No, znaczy zaraz, czekaj, bo muszę ogarnąć w ogóle, gdzie ja jestem na mapie, ale wiesz? Duża ta mapa. No, muszę ogarnąć, to gdzie jest. Ja jestem, kurde, na mapie. Dobra, tu jestem na mapie. I to, że jest takie niebieskie światło, mimo że wiem niebieski, to tak... Fajnie, mi się, ej, ta mapa mi się serio podoba, nie? W sensie, dobra, no, głowa spakowana, dobra, notatkę Boba. Wizualnie ta mapa jest świetna. Kogoś mi z Rysa przypomina ten potwór, tak? Jest okropna, bo nie będzie widać. Tak, jest do hakowania. Ktoś chce się zająć hakowaniem? A ta ludzka głowa może jest, czy wywalić się? Że wpisujesz kod i po prostu ci mryga, kiedy jest dana liczba. Sześciocyfrowy. A to mogę spróbować, gdzie to jest? A tu mamy resztę tego bydlaka. A tutaj ludzka głowa jest, co z nią zrobić? Mogę? Profilaktyczną. Poczekaj, już. A, czwórka jest na trzecim miejscu. Bloody. Ale dobra, skakuj sobie. Tutaj, chodź do mnie, Bloody. Co? To weź tą głowę, przyda się kolejna. No. Tutaj, gdzieś tutaj jest notatka Boba, znajdź ją. Czemu ja mam ją znaleźć? To powiedz mi po prostu. Co, jest gdzieś ukryta wysoko? O, jest, znalazłem, łatwo. Bob, tak. Dobra. Notatka Boba i teraz sekret. Ja pamiętam, że ten sekret był trochę bardziej złożony. Chyba. On jest gdzieś tu, wiesz? Ale daj mi chwilę, nie rób jeszcze nic, bo ja chcę też być przy tym. Ja sobie tylko włożę notatkę Boba, myk, kolejna notatka Boba do znalezienia Boba, do legendarnego ultra sekretu. Cześć. Który jest z tym związany. Dobra, Frickson, chodź, bo ja kojarzę, że... O, trzeba było tak, znaleźć to na pewno. Pamiętam, że to trzeba było znaleźć, tak. Bo to jest specjalny, bo to jest Jordan Friedman, Jordan, co nie? Friedman, no dokładnie. Tak. I to trzeba było położyć w jakimś specjalnym miejscu. W control roomie. W control roomie i wtedy jak to się położy w control roomie, który nie wiadomo gdzie jest oczywiście, bo nie wiem gdzie jest control room. Może tam gdzie włamuje się Larry. Larry włamała się już do control rooma. Ale tam trzeba wpisać kod, czy nie? 4T, jeszcze chwila. Ja mam kod. A kod masz. Daj mi się pobawić. Tak, to jest control room. To jak chcesz, to mam kod, nie? Dobra, ale widzisz, Larry chce się pobawić, daj jej skakować. Dobra, to już w tym czasie można palić się ciała. No właśnie palę. To już palcie. No, i tutaj właśnie dwie rzeczy są do zabrania. Okulary i łom samego legendarnego Gordon Freemana, więc generalnie, no, sami rozumiecie, że to nie jest byle jaki ziomek. To jest Gordon Freeman. A to będą dziurki do łatania chyba. Siemanko, Mara, co tam, jak tam? A gramy sobie w Vistera Kingdom Detail. Chcesz dołączyć, byczku? Larry. Ja belska liczba, tyle ci powiem. Larry. Diabelska liczba. 666. Jest zawarta w tym kocie, tyle ci powiem. O, udało się. Otwieraj, otwórz. Otwieraj to. Otwórz i teraz tak, i teraz uwaga. Kładziemy, tutaj kładziemy bodajże. Tu się kładzie. Kurde, nie położyłem jeszcze raz. O. No i chyba powinno się już zadziałać chyba, co nie? A nie, trzeba kliknąć chyba, czy nie? O kurde, jak debil położyłem to. Dobra, poczekajcie, to już się stało? To już czysto trzeba położyć, czy coś kliknąć trzeba? Chodźcie zobaczyć. Coś chyba... A co się miało stać? Otworzyło się, powinno się otworzyć tajny sekret. Jest, chodźcie. Otworzyło się. Gdzie? Tutaj. Tylko jest problem, żeby tu wskoczyć. O, i tutaj mamy tak zwany łom i okulary samego Gordon Freemana. Dobra, weź oksy, chodź. Idziemy je zanieść. I generalnie to są kolejna rzecz do kolejnego osiągnięcia, czyli generalnie właśnie do tych unikatowych przedmiotów, co nie? Mi się wydaje, że zaliczy, jak wszystkie będziemy mieli, to zaliczy. Dobra, połóż Gordon Freemana i okulary też połóż.
No i zamykamy. I jeśli chodzi o niebieską skrzynkę, to by było na tyle, więc... I teraz zajmujemy się... Pomieszczenie. I teraz już zajmujemy się sprzątaniem. To tak, zacznijcie od tych dużych ciał najlepiej. Od pojemników, bo to jest generalnie największy syf zawsze. Zacznijcie od pojemników. Dobra, róbcie to sobie na spokojnie, ja zaraz wracam, dobra? Idę się taktycznie odlać i zaraz jestem. Czyli gdzie tu poszło? Wiesz jak jest, trzeba coś zjeść. Dokładnie tak, dobra. Dafibi, witaj. Witam. Potrzebujemy... No, wiesz co, wiaterka, bo patrz ile mamy winów. Te winy wystarczą chyba na pokój. Tak. Pizzunia. Elo, elo, siema, Durry. To ja mam tam tak jadę z pomidorami i mozzarellą. No źle. Teraz sobie to zrobić herbatkę. Przerwa. O, to jest dobry pomysł. Jestem za. Smacznego, no, dziękuję. Ja nie piję. Zed. Nie ten serwer. Oj tam. Na kawę. Dobra, pęknięcie ogarnięte. Jak są tylko trzy miejsca, to już zrobione. Tylko trzy myślisz? No, tak się mówił, więc raczej więcej nie będzie. Chyba. A dzięki widzowie. No to co, po Wisterce lecimy rafta obozy. Rafta? No musimy się zdecydować. Rafta? Co jeszcze było? Jaka rafta jeszcze była albo propozycja? Foresta, nie? Albo Foresta. No. Forest. Minął obojętnie, ja mam, ale nie mam. Dziewięć i pół tysiąca na 10 000 Bloody Helenem. Ja już mam spalania 1200 na 2000, czyli tam było. 2000, no. No 1200 już mam Bloody Helen zrobionego. No Fibi, właśnie, bo ty robisz urodziny jakoś 15-16, tak? Czy tam 16 tak. Coś. I no, co to, to będzie grillek? No i potem myślę, żeby na miasto iść na jakiegoś bilardzika albo te... No dobra, to chyba przyjedziemy w takim razie. No. A, to super. Chyba tak. Taki luźny. No, przyjedziemy wszyscy. No właśnie, wszyscy brany. No dokładnie, daleko, nie a mam. A potem to sprzątamy. No, spoko, pojedziemy. Na melanż. No, w deforeściku do biczka, czy mam dobra pojedzie. Na działeczce myślę, żeby sobie zrobić gilka. Spoko. I można jechać tam, gdzie byliśmy. Na tego, twoją ulubioną grę mogę zamówić. Ulubioną grę? Która to? No to na piasku. A pamiętam, a teraz podobno we Wrocławiu też takie coś będzie, więc... Tak, będzie, a tam to ulepszyli w ogóle w Poznaniu. Dodali więcej piasku? Nie, w ogóle są nowe stoły, dużo lepsze i coś tam zaupgrade'owali to strasznie. A że automat uzupełnia piasek? Nie. Ale ładniejsze jest, na pewno lepsze wykonanie. Wtedy miałam wrażenie, że to tak na szybko postawili. A teraz jest naprawdę porządny sklep. Trochę tak, trochę na szybko robi, też takie wrażenie miałem. Jeszcze Legionka chciałam spytać, czy przyjedzie, ale nie wiem, czy będzie mi się chciało. A zapytaj się. 100% barotraumie? To chyba ciężko jest, bo tam chyba ciężka gra jest, ta barotrauma. Jak jakieś grałem, jeszcze w betę, to było bardzo ciężko. Poza tym, na ile jest barotrauma? Chyba na 4 osoby tylko. O co w niej chodzi? Co to jest w ogóle? Taki bardziej rozwinięte We Need To Go Deeper, że łodzią podwodną pływasz. O! A to w ogóle te We Need Go To Deeper to jakieś ciężkie, czy...? Mhm. A właśnie, bym też chciała ten... Bo tam chyba są osiągnięcia, nie? Mhm. No, ja bym musiała wymaksować. Ale trudne są do wymaksowania. Jedno to jest, żeby zdobyć... Rady. Jedno to jest, żeby zdobyć wszystkie tam jakieś legendarne relikty. I no. Ich jest, one są randomowo się respią i mogą ci być, może ich nie być, no a nie lubię osiągnięć, a jest ich mnóstwo, w sensie generalnie, bo tam wszystkie nie światy tak się regenerują losowo, więc to jest po prostu... Wkurza mnie takie jedno osiągnięcie jest, żeby znaleźć tą wyspę jakąś, którą? I na nią jest 4% szans.
No i tak lepsze niż przejść rafta bez zdjęcia. No ale no kurde, moja przyjaciółka znalazła, bo grała akurat beze mnie ze swoim chłopakiem i ja byłam tak wkurzona. Nie jest, żeby przejść rafta bez zginięcia? Nie, nie. Szczęście. No to by było ciężkie bardzo. Nie kradnij mi mojego wiaderka! Tobie pycha! Halo! Jezus, oszanować się! No i wylał mi wiaderko. Aksedus! Co? Proszę! Musiałeś? Już trzeci raz próbuję wiaderko wziąć. Mi ciągle albo kradną, albo wylewają. Ej! Nie podoba mi się taki to. Zabawa jak w przedszkolu. Zabawą nie było końca. Śmiechom nie było końca. Jest więcej wiader niż śmieci. Prawda. Halo, ja tu mopuję tu. Halo. Ała! Co się stało? Gdzie moje wiaderko? Czemu jest wiaderko brudne? Ja chcę sama palić. Bo osiągnięcie. Pali ci wiaderko? No i jeszcze mi mopują, żebym nie miała, no nie. O, zapakamy. Idźcie tam dalej, ja tu będę się robić. O, już zrobiłam 500. 500, agresywna jesteś. 1500. Wow. O, tak mu. Bibi, to zrobić przy okazji, wiesz? Nałóż się Sherlock. Oczywiście, że jestem agresywna. Takie rzeczy się przy okazji robi ogólnie. No robię przy okazji, sprzątam się. Tak. No! Halo! Kolejny? Ale to niebezpiecznie, powiem wam. Czy wy możecie mnie zostawić? Bardzo łatwo, o czołówkę. Co robicie? O kurde! Co chwila ktoś mnie albo wiaderkiem, albo skrzynką, albo czymś przesuwa i nie mogę normalnie sprzątać. Czasami tak bywa. Czasami, to się ciągnie. Normalnie dzieje. Posprzątać możesz w realu, a nie tutaj. Tu to się sprząta, brudzi i sprząta, żeby było to świadczenie. Tak. Mardlak, za ty dobijasz do nas? Już jest. Jest, już jest nawet na Discordzie. No nie, nie widzę, no 4 osoby, 8 osób jest, jak on się nazywa? No. Mardlak. No. Mardlak. No jest Mardlak, faktycznie. A poczekaj, ile nas jest na tym? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. A, dobra, no wszystko się zgadza. Jest. No, dobrze, że jesteś Mardlak w końcu. Ty, nawet nie wiesz, jaki głupi to był błąd. Czemu nie mogłem odpalić? Czemu? Musiałeś sterowniki powiększeń zdradować. Nie, nie, nie. Miałem zaktualizowane sterowniki, co nie? Tylko mi na jednym rdzeniu odpalało procesora. A potrzebowało mi 3 rdzeni do użycia. A czemu tak? A nie wiem, jakoś tak w ustawieniach mi zmieniło. No to grubo. A? No. Co pan? O nie, tego już nie złapałeś. Pobrudziło. O nie, co my teraz się robimy? Nie, 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 nie. Proszę mnie nie pchać. Drogi śledzie, wiaderko jedzie. Cało zniszcz. To jest możliwe. Dobra, już jestem. Dobra, zobaczmy, co tu zrobiliście. Zobaczmy. Nie wiem, wszyscy jawczą. Dobra, przyjdzie Luna, Dedri i Arezu na pewno. Co? Kurwa, faktycznie żeście tych wiaderek narobili. Za dużo. No, strasznie dużo wiaderek tu widzę. Fibi, jak znowu będzie tyle osób, naprawdę musisz założyć ekipę dwóch rudych. Szczerze powiedziawszy. Czekaj, muszę do ludzi, może ogarnę kogoś nowego. Dobra, zobaczę tutaj, jak wygląda sytuacja. A co, XM, ten też by chciał być dołączyć do Viscery? No, bo generalnie to jest gra z subskrybentami, nie wiem czy wiesz. No dobra, głównie jest chyba dużo noszenia tych skrzynek, wiecie?
Wy macie w ogóle samo miejsca, gdzie trzeba je położyć, te skrzynki? Na dole jest nitrogenie. Tutaj nie ma. A reszta nie wiem, gdzie jest. Tutaj nie widzę. Ja na dole tylko. Dobra, idziemy tu, idę tu w prawo, zobaczę. Czy wszystko na dole jest, mówisz? Na dole są te takie niebieskie. Te małe. Te małe takie. Małe. Ej, to tylko na małe jest? A gdzie, bo jakby tu chyba jest więcej skrzynek, co nie? Czy... No raczej tak. A co tu się... Co tu no chyba, że nie ma. Chyba, że ten. Chyba, że faktycznie tylko są te małe i tyle. Tych jader, ludzie. A. No niestety... No niestety. Wbił ktoś we mnie tym potężnym tym. Tym wiaderkiem. No, tym wiaderkiem. Tutaj jest w ogóle brud straszny, ktoś tu na bałaganiu. Kurde, po co komu tyle tego? Dobra, włożę to do tego wiaderka, żeby to przenieść. Ziemniak, nie chcesz palić tych wiader. Trochę czekaj, tego jest. Apteczki robię. No właśnie, ktoś musi spalić te wiadra. Jak nie ty, to kto? Dobra, idę się tym zająć. No dobra, jak chcesz, to możesz. W ogóle dobrze mnie słychać, czy za cicho, za głośno, czy coś? Nie. A coś czułeś się? Nie, tylko tak nie pytałem się, może przez stery jakieś mam, czy coś. Nie no, przez stery? Nie no, co ty to... na samym początku. No. To w tą stronę na pewno, nie. Dobra, trzeba te barelsy nosić i chyba... No wychodzi na to, że tutaj za dużo rzeczy nie ma, nawet tak szybko uwinęliście się... Te pojemniki tam jest pewnie. No, ale szybko się uwinęliście, ja tu na chwilę poszedłem coś zjeść, tu widzę, że wszystko posprzątane. No, klasycznie widzę. Mięso w ogóle jest. Podoba mi się to. Porządek musi być. Ja już tu sprzątałem na tej mapie, widzowie, więc wiecie, dla mnie to nie byłoby... Żadna nowość nie byłaby. Dlatego wykorzystałem... Rzeczywiście mi się wydaje, że szybciej się pali, jak jest ten zamknięty piec. Możliwe. No, są dwa to byłby, protiv w takim razie, wiesz? Może tak jest w sumie, no. Warto sprawdzić, co nie? Może to jest rzecz, którą odkryliśmy w końcu po tylu latach. Odkryliśmy nowy lifehack. I to zmieni... Może. To zmieni absolutnie wszystko. Chyba jednak nie... Albo... Dobra, noście te baresy, bo trzeba je odnieść. Nie wiem, czy te niebieskie zwykłe też się liczą, czy tylko te małe. Te małe chyba tylko, do niego. No dobra, to jak będzie małe. Małe, małe baresy trzeba wziąć. Kurwa, ile tego tu jest. 13 to wiadra, ja będę je palić. I nie wiem, czy mam 13 FPS-ów zawsze, jak wracam, nie? No bo długo cię nie było i komputer cię zrodził. Dlatego. Proste. Ale byłam na komputerze. Ślady robię? Tylko wpisałam o głuchy telefon. A jakaś karteczka? No normalnie w świecie jest tylko barelsy są, no dobra. No to odkładamy barelsy i firehand. To tutaj bo... są dwie małe puszki. Które cię na kolejne. W ogóle taka ciekawostka, wiecie, że te potwory za szybami są, to jest gierki RuneSkip. Wylełeś chyba wodę, Blady, wiesz? Chyba tak, a jaka to jest gra RuneSkip? To jest od Tyrannstorm, czyli od producenta tej gry. Tak? No. Nieźle, widzisz jakie nawiązania? Śmieszkowe. No. Tak samo tutaj gdzieś coś pamiętam, że było z Half-Life'em coś związane. Gordon, ten, tak, tak, już wzięliśmy. To jest ten, tak zwany łom Gordona Freemana i okulary. To jest super sekret. Ale to ten Gravity, ten Duke Nukem, nie? Jeszcze raz? Nie, Gravity Gana nie było, był łom z Gordona Freemana. A skrzynki gdzieś się ustawia, nie? No właśnie, chyba wychodzi na to, że nie. Tylko te balesy. Nic nie ma. Wiem, jak się wyciszył, to nie mamy kogo się zapytać. Nie no, sprawdzałem, no nie ma nigdzie tego terenu. Nie ma nigdzie, tak kompletnie? Mhm. Masz dziwne. No dziwne strasznie, ale no nie ma to nie ma. Kogo? Są skrzynki. Terenu na skrzynki.
Dobra, nie ma, tak to, tak to tak działa. Jak są oba drzwi otwarte, to ten piec ma 25 mocy, a jak są dwa zamknięte, to wtedy full. A jak jest jeden otwarty? Czyli widzicie, czyli przez całe życie robiliśmy błąd. Ma znaczenie. Ma znaczenie. Ja pierdykam tyle lat. Tutaj jeszcze są. Jak jest są jedne drzwi otwarte, to 62 mocy, no to i tak nie tak źle. Całe życie w kłamstwie, masakra, co nie? Całe życie wielkiej niewiedzy. Ja. Dobrze mi się wielka niewiedza, o co chodzi? Ale jakoś nie uraczyłeś nas powiedzieć, że szybciej się pali piec. Mówiłam! No. Bloody, wielka niewiedza. Tylko ty mnie nie słuchałeś. No. Dobra, to już będziemy wiedzieć na przyszłość. To już będziemy wiedzieć na przyszłość. No, bo teraz to już trochę po fakcie. Ale co będziemy wiedzieć na przyszłość? No, że jak zamkniesz dwoje drzwi, to źle, to szybciej spala. No, a my cały czas żyliśmy w kłamstwie i niewiedzy. A tutaj muszę wrócić, Lery coś nie mówiła przypadkiem o tym wcześniej? Przecież mówię, że mówiła! Nie, no Lery nic nie mówiła, ona tylko mówiła, ja się zajmę dziurami, to pamiętam, że mówiła. No, to mówiła, ale nic o tym, że wiecie co, jak zamkniemy piec, to... Poza tym ona mówiła chyba w kategorii pytającej, a nie stwierdzającej. Więc też nie wiedziała do końca. Tak jej się po prostu zdawało, że tak może być i po prostu miała farta, że tak jest. No nie, źle, chwila, ten już wiaderko wylane. Ślady porobione. Ja cię kręcę, jaki syf tu jest. Kto tak ślady porobił, panie? Dobra, trzeba te wiaderko też spalić, bo ono już jest trochę brudnawe. O, i tutaj ściany nikt nie wyczyścił, ja nie wiem. No. Widać, że tak trochę po macoszemu tutaj jest zrobione. Chyba to miejsce. Dobra, zabieram te wiaderko. Spalę je. A co tam? Bladi, odciśnij się. Ej, łapiecie, że ja cały czas ja się wyciszyłem, na jak nie wiem kiedy? Ja pierdykam, ale byłem wyciszony też na słuchawkach. Dobrze, że powiedzieliście. A ja właśnie mówię o tym, że pełno brudu było, ktoś tam narobił, no. Czysty mop? Mam, no. Po macoszemu posprzątany. Dobra. Gdzie potrzeba? Wszystko? Chyba wciąż. I co, sniper? Szybki. Dobra. No, sniferem już tutaj latamy. Myślę, że nawet z sniferem nie ma sensu przelatywać. To jest po prostu posprzątane i tyle. Dobra. Blady, aż takiego speedona chcę robić. Nie, no mówię wam. No i co to za kapsuła mi jest tak nudno? No widzisz, Blady, tak teraz byśmy przyjęli to. Oj tam. Jedno w to czy we w to. Kto by na to zwrócił uwagę? Na pewno nie gra. 95% to będziemy mieli na chileczku. Tak. No. Tak, będziemy na 4. Jaderko tutaj jeszcze. Dobra, poczekajcie, gdzie jest ending? A tutaj. Tutaj coś jest jeszcze. Tu. Gdzie? W tym miejscu. A, tutaj, dobra. Dobra, bo to jest skrzynka, dobra. Dobra, czy jesteście gotowi na koniec? Jedno wiaderko mam. Ale pełne brudu, tak? Tak. No dobra, to poczekam. Gadasz jeszcze z Flarkiem? Dawno nie gadałem, ale mamy kontakt. Switek, dziękuję. Chciemka. Postaw mnie. Ja ci dam ze skrzynki, chodź tutaj. Ale zamknij drzwi, dobrze. Czemu ty masz Franek? Ty nie jesteś Franek. Bo ty masz kocham Franka. Kocham Franka, dokładnie. Nie Franek. Dobra, to co, kończymy? Kończymy? No i kończyłem, za późno. Aha. I uwaga, czy będzie 100%? Błagam was, oczywiście, że jest 100%. Keep it safe, keep it safe. I mamy 13. No. A nie, czekaj. No. Czyli dobrze, no to jednej nam brakuje. Czemu te dwa nie zadziałały wcześniej? Poczekaj, no poczekaj, no mamy tak. No mamy raz, dwa, dobrze jest. Mamy trzy, cztery głowy teraz. No. A ta cztery. Ludzka głowa dalej nie weszła? Nie wiem, nie weszła, nie ludzka, wiem. Ludzkiej nie mamy. No jak, ja jakieś, a ludzkiej, czyli... Nie no, jakieś... Złożyłam teraz ludzką, ale to co, nie weszło, czy... Nie weszło. Ludzkie może ale, nie ale dobra, pytanie. Ja mam 4 na 13. My mamy większość na 4 na 13. No. To i ci, jak zauważamy. Uwaga.
dwie tylko działały. Czyli jak były tylko podwójne, to działały. Jak były te pojedyncze, to nie działały. Nie rozumiem co mówisz, że jak podwójne, to nie działały. No, że jak... były dwa przedmioty, a nie... Dwa przedmioty na jednej mapie działały, żeby do tego osiągnięcia, a jak był jeden, to nie działał. Nie wiem. Ciężko myśleć, bo wyciągam wszystkie rzeczy, żeby się nie pogubili. Gordona Freemana, nóż. Czyli tak, mamy to i to, dobra. Gordona Freemana, nóż. Wiesz co bym zrobił? No, co byś zrobił? Wpakowałbym tego aliena i wpakowałbym tego, ten hełm. I żebyśmy poszli na jakąś mapę z tymi i żebyśmy wrócili z jakiejś mapy. No ale jak, może... przecież, dlaczego żeby, tak? Żeby te dwa jakby weszły z nami, rozumiesz? Ale przecież głowy człowieka nie mamy tylko. Ale to mówię o znajdźkach, bo znajdźki nie... Bo... Aha, no ale to... Ale to nas, to na spokojnie, to na końcu. Te znajdźki to jest najmniejszy problem. Dobra, poukładane w miarę. Dobra, będzie trzeba potem otworzyć... To dajmy może, to daj Bladii, okej? Okay? To znajdźki czy nie? No jak znajdźki? Nie dawaj żadnych znajdźek, zostaw. To na takie rzeczy będziemy na końcu robić. Jest dobrze przecież. No, wszystko jest, tralala. To nie zaliczyło, no ale to później będziemy to ogarniać. Ważne, że to mamy, to jest najważniejsze.